Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj filmik z karmienia heterodonów. To już mam przygotowane dla nich mysie oseski. No i oczywiście cała brygada. Tu jest samczyk Konda Axantic. Tu mamy samiczkę Axantic. Tam jest samiczka Konda Hetalbino. Tutaj mam dwie samiczki Konda Hetalbino. No, tam gdzieś widać w oddali. I tutaj też jest samiczka Konda Hetalbino, a tu jest samiec Albino Konda. Dobra. Więc będę to niestety robił jedną ręką. Mamy tutaj oseski. Każdy dostanie po jednym. No i ten sam jest taki. Ten największy dostanie aż 3. No, troszkę większy. Dobra. Osuszymy je trochę. I zaczniemy od tych ancymonów z góry. Dobra. Masz tutaj, dostaniesz. Masz. Przeatakujesz. Dobra. Zobaczymy później. Ach, to przeatakowała. Proszę bardzo. Dobra. Tutaj jeden z największych agresorów, którego mam. Ale gdzieś tam się daleko schowała, więc tak na macie grzewczej pewnie się grzeje. O, już ją słychać. Już słychać agresora. No dobra. Tu masz. Macie się zamknij. No tutaj oczywiście inteligentnie złapała w pół, no ale spoko. Dobra. Jedziemy dalej. Tu dwa takie dla tych artystów. Ostatnio nie ma problemów z jedzeniem. O. Dobra. Już sobie jadł spokojnie. No i mam problem, żeby to. Dobra, dało się jakoś. I tutaj. O. Od razu przeatakował. Znaczy przeatakowała. To jest szybka akcja. No, heterodony w odróżnieniu od pytonów królewskich
raczej nie grymaszą z jedzeniem i nie mam problemów z ich karmieniem. Dobra, tutaj to wam nie pokażę, słabo widać. Może wam pokażę jak... O! Widać jak ładnie je. To tutaj sobie spaceruje. O, ta też już się wzięła za jedzenie, elegancko. Ten agresor na górze chyba też. Zobaczymy. Tak, agresor na górze też już złapał w pół. Tylko ten sam jest, jeszcze się trochę tutaj czai. No ale spoko. Z tym też nie ma problemu z karmieniem. Dobra. Ok. No i został nam samiec. Najstarszy z całego towarzystwa. Czekajcie. Dobra. Ale z nim to raczej nie powinno być problemu z karmieniem, bo to jest taki, on dosyć szybko się ładnie rzuca na jedzenie. Zaraz będzie go widać w akcji. O. Tak, tak, atakuje wszystko. Nawet miszka. Masz. O, dobra. To, że tutaj trochę tego lignocelu się przyklei, to absolutnie nie ma się czym przejmować. To jest bardzo delikatne podłoże, więc żadnej krzywdy nie zrobi. O, tutaj już prawie kończymy. Ten się jeszcze nie wziął do roboty. No i ten największy samiec dostanie takie trzy oseski. Nie? Każdy pozostały dostaną po jednym. On dostanie trzy. O, tu już widzę, że po posiłku. Połknięty, zjedzony cały. Tam już kończymy. Także spoko. O. Dosyć szybkie akcje. Że już możemy następnego osuszać. No. Śmiało. Poczekamy, niech jeszcze trochę przełknie. Dobra, no masz. O, pięknie. Pięknie. Przyatakował, o, tam już. Prawie połknięty. Tutaj też zjedzony. Tam się samiec jeszcze opiernicza. Tutaj już kończymy, także jak widzicie, karmienie przechodzi bardzo sprawnie. To jest cały mój zestaw heterodonów. Mam 6 sztuk. Z czego 2 samce i 4 samice. No zobaczymy. Samiec ładnie urósł. Ma już około 1,5 roku. Chciałbym, żeby na przykład, no już jest go, tak naprawdę on już jest gotowy. A samice mam nadzieję, że za rok też dadzą radę. No ale zobaczymy. Dobra, tego ostatniego chyba wam już nie zdążę nagrać, bo nagrywam telefonem, a tutaj jeżeli jest ustawiona opcja 4K, to mam limit 10 minut, nie? Nie mogę nagrywać więcej niż 10 minut, a jest już 9:23, także tego ostatniego już mogę nie zdążyć wam nagrać. Dawno nic nie było wrzucane, ale to nic ciekawego po prostu się nie działo. Dla tych, którzy są zainteresowani bronią, no to niebawem będzie coś ciekawego, bo jest nowy w arsenale karabinek, ale to już tam nagram. Dobra, kończy się czas, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie. Cześć.